Witajcie kochane, tak jak obiecałam, przygotowałam dla Was 5-minutowy makijaż dla mam oraz dla kobiet, które żyją w ciągłym pośpiechu. Jest to makijaż delikatny, jest to makijaż dzienny, jest to makijaż przeznaczony dla tych, którzy nie mają na co dzień czasu na wymyślne makijaże. Chodzi o to, żeby podkreślić naszą urodę, zakryć nasze niedoskonałości. Jak widać, ja jestem niepomalowana, mam cienie pod oczami od niewyspania, no ale taka jest niestety rola mam na niewyspaniu. Dobrze, kochani, w takim razie szybciutko zaczniemy. Przedstawię Wam dzisiaj moją propozycję mojego makijażu, który ja wykonuję sobie na co dzień, żeby polepszyć sobie humor. Pierwszy musimy odtłuścić naszą cerę, więc robimy to w sposób szybki. Jeśli masz pod ręką tonik swój ulubiony, użyj go. Ja do tego celu użyję Vichy Normaderm. Dosłownie kilka pompek i szybciutko przycieram całą moją twarz, myjąc, oczyszczając ją z zanieczyszczeń. Przygotowuję w ten sposób do makijażu, dlatego że moje cienie pod oczami dają mi się bez znaki. Ja użyję rozświetlającego korektora z pędzelkiem z firmy Avon. Taka nowość, która mi wpadła w ręce ostatnio i która jak na razie ratuje mnie troszeczkę z opresji. Bierzemy odrobinę korektora w środkowych partiach. Mokrym beauty blenderem, raczej zwilżonym. Delikatnie staram się przykryć. Jak już wspomniałam, przejdźmy do podkładu. Moim podkładem, który ja stosuję na co dzień, jest Catrice z Photo Finish. Ostatnio mój ulubiony podkład. Odcień to jest 0,10 sandwich. Dosłownie, słuchajcie, jedna pompka oraz zwilżony beauty blender. Tu troszeczkę, tu troszeczkę. Delikatnie wprowadzam podkład. Jeśli jest dobrze dobrany podkład do naszej cery, uwierzcie mi, że wystarczy mu niewiele, by przykryć niedoskonałości. Również odrobinę nanoszę na powieki, by zlać kolorystycznie korektor razem właśnie z podkładem. Jeśli używasz na co dzień pudru matującego, to też użyj, jeśli masz ulubionego. Natomiast ja na moją przemęczoną skórę na co dzień stosuję teraz rozświetlacz z firmy Essence. Wygląda w ten sposób, wprowadzam go pędzlem mineralnym z firmy Sephora. Bierzemy odrobinkę tego podkładu. Chcę, żeby moja cera była rozświetlona, dlatego że dokucza mi zmęczenie. Rozświetlacz ma to do siebie, że odbija drobinki światła, dzięki czemu nasza skóra wygląda na bardziej wypoczętą. Kolejnym etapem jest u mnie zawsze podkreślenie brwi. Mogę wyjść bez makijażu, ale brwi muszę mieć zawsze troszeczkę podkreślone. Dlatego do tego celu użyję brązowego cienia oraz pędzelka, takiego z firmy, to jest Elfa, to jest z firmy z serii Bambo. Mój pędzelek to właśnie brwi. Z firmy Inglot, taki w odcieniach brązu. Ja używam tego środkowego właśnie cienia do podkreślenia moich brwi. Jeśli masz brązową tęczówkę oka, polecam Ci brązowy cień do oczu. Może być w takim ciemnym brązie. Ten sam pędzelek, którym malowałam wcześniej brwi, szybciutko przykryję tutaj linię rzęs na górnej powiece, po to, by troszeczkę nadać wyrazistości mojemu spojrzeniu. Bierzemy pędzelek, odrobinę cienia i dosłownie dotykamy przy linii rzęs. To samo robimy z dolną powieką. Teraz pytanie podstawowe numer jeden. Jakiego cienia ja używam do powiek? Otóż ja mam paletkę ze Slika. Są to primery, co prawda. Natomiast bardzo fajne są ich odcienie. Ja używam tego cienia, beżowo-złotego. Dzięki temu moje spojrzenie wygląda troszeczkę mniej zmęczone. Normalnie aplikuję na szybko paluszkiem na górnej powiece. Dlaczego lubię cienie w kremie? Dlatego, że są one troszeczkę z połyskiem metalicznym, dzięki czemu odbijają również światło. Oko wygląda na bardziej wypoczęte. Dzięki czemu ja wyglądam również na bardziej wypoczęte.
Jeśli lubisz 5-minutowe makijaże, to powinnaś się zaprzyjaźnić z produktami, które są w konsystencjach musów, kremów i tym podobne. Aplikuje się je znacznie szybciej i jest zawsze mniejsza granica błędu, który popełniły przy aplikacji. To też ja mam swój ulubiony róż. Jest to z Elfa. Odcień, już Wam mówię, Heartbreaker. Już wcześniej widzieliście go mi tutaj, ale wygląda w ten sposób. Normalnie biorę zwilżony Beauty Blender. Troszeczkę wyciskam go. Uśmiecham się. I na policzki staram się właśnie nanieść odrobinę tego różu, dzięki czemu moja skóra będzie wyglądać na bardziej wypoczętą. Ulubiona maskara? Moja jest z firmy MAX, Studio Fix Lash. Odrobinę bierzemy szybko, dosłownie nie wnikając, czy dobrze rozprowadzam, dlatego że na przykład nie mam czasu i się bardzo śpieszę. Chcę, żeby tylko były troszeczkę podkreślone moje rzęsy w sposób taki najbardziej naturalny. Można odrobinę ściągnąć paluszkiem, by nasze spojrzenie wyglądało jeszcze bardziej właśnie w ten sposób, tak troszeczkę naturalnie. Na co dzień polecam Wam naprawdę błyszczyki naturalne, ale jeśli lubicie, to na przykład u mnie jest z firmy Essence Stay With Me. Jest to odcień 03 Candy Bar. Nie wiem, może znacie. Jest taki koralowy odcień. Odrobinę. Błyszczyka. Kochani, tak prezentuje się makijaż, który wykonałam w 5 minut, dosłownie w pośpiechu, w mojej łazience, gdzie wykonuję zazwyczaj makijaże na co dzień. Otóż, kochani, makijaż ten jest szybciutki i myślę, że każdemu się przyda. Dziękuję, że mnie oglądaliście. Muszę kończyć, dlatego że spieszę się na spacerek z moim maleństwem. Przesyłam Wam buziaki w 2012 roku. Ciao, ciao!